Agata Christie. Tajemnica błękitnej wazy. Jack Hartington ze smutkiem oglądał efekt swego nieprawidłowego uderzenia. Stojąc przy piłce, patrzył na punkt startowy, oceniając odległość. Jego twarz wyrażała pogardliwe rozgoryczenie. Z westchnieniem wyciągnął kij, machnął nim wściekle dwa razy, niszcząc przy tym mlecz i kępę trawy, po czym skupił uwagę na piłce. Kiedy ktoś ma 24 lata i jego jedyną ambicją jest doskonalenie formy w grze w golfa, trudno mu poświęcić czas i uwagę problemom zarabiania na życie. Przez 5,5 dnia w tygodniu Jack uwięziony był w czymś w rodzaju mahoniowego grobowca w mieście. W sobotnie popołudnia i niedzielę z fanatyzmem oddawał się swej prawdziwej pasji życiowej i w przypływie przesadnego zapału wynajął pokój w małym hotelu w pobliżu pola golfowego Stourton Head. Wstawał codziennie o 6 rano, by poćwiczyć przez jakąś godzinę, zanim złapie pociąg o 8.46 do miasta. Jedyny mankament tego planu polegał na tym, że o tak wczesnej porze czuł się organicznie niezdolny do trafienia w piłkę. Bez względu na to, jakiego kija używał, piłka toczyła się w niewłaściwym kierunku, a umieszczenie jej na równej, zielonej trawie wymagało co najmniej 4 uderzeń. Jack westchnął, ścisnął mocno kij i powtórzył w myślach magiczne słowa: prowadź kij lewą ręką aż do końca i nie poruszaj głową. Zamachnął się i zastygł w bezruchu, usłyszawszy przenikliwy okrzyk, który brutalnie zakłócił ciszę letniego poranku. Morderstwo! Ratunku! Morderstwo! Głos kobiecy ucichł nagle, a następnie dało się słyszeć coś w rodzaju rzężenia. Jack rzucił kij i popędził w kierunku, z którego dochodził głos. Dobiegał on z bliska. Ten odcinek pola golfowego znajdował się na odludziu. W pobliżu stały tylko nieliczne domki. Tuż obok znajdował się malowniczy mały dworek, na który Jack często zwracał uwagę z powodu otaczającej go aury staroświeckiej elegancji. Ruszył więc w tym kierunku. Porośnięty wrzosami pagórek zasłaniał dworek. Jack okrążył go i w niespełna minutę znalazł się przy małej furtce. W ogrodzie stała jakaś dziewczyna. Jack był przekonany, że to właśnie ona wołała o pomoc, ale szybko zmienił zdanie. Trzymała w ręku mały koszyk wypełniony do połowy chwastami i najwyraźniej rozprostowywała się właśnie po wypieleniu szerokiej rabaty bratków. Jack zauważył, że ma oczy jak bratki, aksamitne, łagodne i ciemne, bardziej fiołkowe niż błękitne. W swej prostej, lnianej, pąsowej sukience cała wyglądała jak bratek. Spojrzenie, którym obrzuciła Jacka, wyrażało jednocześnie irytację i zaskoczenie. Bardzo przepraszam. Czy to pani przed chwilą krzyczała? Ja? Bynajmniej. Ale musiała pani słyszeć ten krzyk. Dochodził gdzieś stąd. Nic nie słyszałam. Dobiegał gdzieś z bliska. Jak brzmiał ten okrzyk? Morderstwo! Ratunku, morderstwo! Morderstwo, ratunku? Morderstwo? Ktoś zrobił panu głupi kawał, monsieur. Któż miałby tu zostać zamordowany? Jack rozejrzał się, jakby oczekując, że nagle dostrzeże na ogrodowej ścieżce jakieś zwłoki. Miał nadal całkowitą pewność, że naprawdę słyszał krzyk, że nie powstał on w jego wyobraźni. Zerknął w stronę okien domku. Panował tam idealny spokój i cisza. Czy chce pan przeszukać nasz dom? Przepraszam. Widocznie ten głos dochodził z głębi lasu. Uchylił czapki i odszedł. Obejrzał się przez ramię i zobaczył, że dziewczyna zabrała się ponownie do pielenia grządek. Głos, który usłyszał, był z całą pewnością głosem kobiecym. Pamiętał, że zanim rozległ się krzyk, zerknął na zegarek. Było około 6:25. Ten fakt mógł okazać się przydatny dla policji, o ile coś odkryje. Wracając wieczorem do hotelu, przerzucił nerwowo popołudniowe gazety, chcąc sprawdzić, czy nie ma w nich jakiejś wzmianki o popełnionym przestępstwie. Nie znalazł jednak nic i sam nie wiedział, czy powinien odczuwać ulgę, czy też może zawód. Następnego ranka padał deszcz. Taka pogoda musiała ostudzić zapał nawet najbardziej zapalonego gracza. Jack wstał w ostatniej chwili, przełknął śniadanie,
pobiegł do pociągu i znów gorączkowo wertował dzienniki. Nadal nie znajdował w nich najmniejszej wzmianki o dokonaniu jakiegoś makabrycznego odkrycia. Nie było jej również w gazetach popołudniowych. To dziwne, ale tak wygląda prawda. Na pewno jacyś nieznośni smarkacze bawili się w lesie. Miała taki zwyczaj. Wykonał wyjątkowo udane uderzenie i miał nadzieję, że to dostrzegła. Szykując się do następnego, zerknął na zegarek. Dokładnie 7:25. Ciekawe, czy... Słowa zamarły mu na ustach. Za jego plecami rozległ się ten sam krzyk, który poprzednio tak bardzo go przeraził. Był to rozpaczliwy głos kobiety, której życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Morderstwo! Ratunku! Morderstwo! Jack pognał w stronę domku. Dziewczyna stała przy furtce. Wydawała się zaskoczona, gdy Jack podbiegł do niej, wołając triumfująco. Tym razem chyba pani słyszała. W jej szeroko otwartych oczach odbijało się coś, czego nie potrafił zgłębić. Zauważył jednak, że kiedy do niej podszedł, zrobiła krok do tyłu i zerknęła w stronę domku, jakby rozważając możliwość schronienia się w nim. Patrząc mu w oczy, potrząsnęła głową. Nic nie słyszałam. Jack poczuł się, jakby zadała mu cios między oczy. Jej słowa brzmiały tak szczerze, że musiał jej wierzyć, ale przecież ten krzyk nie mógł zrodzić się w jego wyobraźni. Nie mógł. Przeżył pan wstrząs nerwowy podczas bombardowania, prawda? W mgnieniu oka zrozumiał, dlaczego wydawała mu się zalękniona i zerkała w stronę domu. Przypuszczała, że on cierpi na urojenia. I nagle, jak zimny prysznic, poraziła go straszliwa myśl. A może dziewczyna ma rację? Może rzeczywiście cierpi na urojenia? Przerażony tą myślą, odwrócił się i odszedł bez słowa. Dziewczyna obserwowała go przez chwilę, po czym westchnęła, potrząsnęła głową i pochyliła się znów nad rabatką. Jack próbował w myślach znaleźć logiczne rozwiązanie tej zagadki. Jeśli 7:25 znów usłyszę ten cholerny wrzask, będzie jasne, że mam jakieś halucynacje, ale nie, 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 nie usłyszę go. Przez cały dzień dręczył go niepokój i wcześnie położył się do łóżka z postanowieniem przeprowadzenia następnego ranka jeszcze jednej próby. Jak można było się spodziewać, przez północy nie zmrużył oka, to też w końcu zaspał. Wyszedł z hotelu 7:20 i ruszył pędem w kierunku pola golfowego. Zdawał sobie sprawę, że nie zdąży dotrzeć na czas do fatalnego miejsca. Doszedł jednak do wniosku, że jeśli ten głos był tylko zwykłą halucynacją, usłyszy go wszędzie. Biegł dalej, wpatrując się we wskazówki swego zegarka. 7:25. Z oddali dotarł do niego odbity przez echo krzyk kobiety. Nie mógł rozróżnić poszczególnych słów, ale był przekonany, że to ten sam krzyk, który słyszał poprzednio i że dobiega on z tego samego miejsca z sąsiedztwa małego domku. O dziwo, fakt ten dodał mu otuchy. Bądź co bądź, mogła to być jakaś mistyfikacja. Być może, choć wydawało się to mało prawdopodobne, dziewczyna spłatała mu figla. Wyprostował się z determinacją i wyjął z torby kij. Postanowił przećwiczyć kilka uderzeń i zbliżyć się do domku. Dziewczyna, jak zwykle, była w ogrodzie. Tym razem podniosła na niego wzrok, a kiedy uchylił czapki, powitała go nieśmiało. Wyglądała jeszcze bardziej uroczo niż przedtem. Ładny dzień, prawda? Owszem, istotnie jest piękny. Dobry dla ogrodu, jak sądzę. Nie, nie, niestety nie. Moim kwiatom potrzebny jest deszcz. Widzi pan, jakie są wyschnięte. Wyglądają całkiem nieźle. Ale też dobrze, że świeci słońce. Kwiaty zawsze można podlać, ale słońce daje siłę i poprawia stan zdrowia. A widzę, że monsieur czuje się dziś znacznie lepiej. Niech to diabli. Najwyraźniej próbuje mnie leczyć metodą sugestii.
Czuję się świetnie. To doskonale. Jack wyczuł, że dziewczyna mu nie wierzy i wzbudziło to w nim irytację. Wykonał jeszcze kilka uderzeń i pośpiesznie wrócił do hotelu. Jedząc śniadanie, zauważył, zresztą nie po raz pierwszy, iż siedzący przy sąsiednim stole starszy mężczyzna bacznie mu się przygląda. Miał on małą, ciemną brodę i bardzo przenikliwe szare oczy, a jego pewny siebie sposób bycia sugerował, że zajmuje wysoką pozycję zawodową. Jack wiedział, że nazywa się Levington i słyszał od kogoś, iż jest on bardzo znanym specjalistą w dziedzinie medycyny. Ale ponieważ rzadko bywał na Harley Street, nazwisko to mówiło mu niewiele lub zgoła nic. Tego ranka zdał sobie jednak sprawę, że pan Levington obserwuje go skrycie i poczuł się tym lekko zaniepokojony. Czyżby swoją tajemnicę miał wypisaną na twarzy? Czy ten człowiek z racji swego zawodu zorientował się, że w jego szarych komórkach coś szwankuje? Na samą myśl o tym wstrząsnął nim dreszcz. Czyżby to była prawda? Czyżby rzeczywiście popadał w obłęd? Czy wszystko to było wynikiem halucynacji, czy też jakąś kolosalną mistyfikacją? I nagle wpadł mu do głowy bardzo prosty sposób rozwiązania zagadki. Do tej pory chodził po polu golfowym sam. A gdyby tak ktoś dotrzymał mu towarzystwa, mogła wtedy zaistnieć jedna z trzech sytuacji. Głos mógł się nie odezwać, mogli usłyszeć go obaj, albo mógł go usłyszeć tylko on. Tego wieczora zaczął wcielać swój plan w życie. Chciałby towarzyszył mu Levington. Z łatwością nawiązał z nim rozmowę. Starszy pan zdawał się tylko czekać na taką okazję. Nie ulegało wątpliwości, że z jakichś przyczyn Jack go interesuje. Jackowi udało się w sposób naturalny zaproponować mu, by przed śniadaniem rozegrali partię golfa. Umówili się na następny ranek. Wyruszyli trochę przed siódmą. Był piękny, bezwietrzny, niezbyt upalny dzień. Doktor grał dobrze, a Jack beznadziejnie. Myślał wyłącznie o zbliżającym się kryzysie. Zerkał ukradkiem na zegarek. Dotarli do siódmego dołka, znajdującego się w pobliżu domku mniej więcej 6:40. Kiedy przechodzili obok niego, dziewczyna jak zwykle znajdowała się w ogrodzie. Nie podniosła głowy. Na równym, zielonym trawniku leżały dwie piłki. Jack stał blisko dołka, doktor trochę dalej. Nie ma rady. Chyba będę musiał zaryzykować. Pochylił się, by ocenić siłę i kierunek uderzenia. Jack stał wyprostowany, nie odrywając oczu od zegarka. Było dokładnie 6:55. Piłka pomknęła szybko po trawie, zatrzymała się na brzegu dołka, zawahała i wpadła do środka. Dobre uderzenie. Jego głos zabrzmiał chrapliwie i nienaturalnie. Z westchnieniem ulgi przesunął zegarek powyżej nadgarstka. Nic się nie wydarzyło. Zła passa została przełamana. Jeśli zgodzi się pan chwilkę zaczekać, to chciałbym zapalić fajkę. Zatrzymali się przy 8 dołku. Jack napełnił i zapalił fajkę, nie mogąc opanować drżenia palców. Czuł się tak, jakby spadł mu z serca ogromny ciężar. Boże, co za piękny dzień. Proszę, panie Levington, pańska kolej. I wtedy to usłyszał. Dokładnie w momencie, w którym doktor uderzył piłkę. Przeraźliwy, rozdzierający krzyk kobiety. Morderstwo! Uratunku, morderstwo! Fajka wypadła mu z drżącej dłoni. Odwrócił się w kierunku, z którego dobiegał głos, ale przypomniał sobie o swoim planie i spojrzał z niepokojem na swego towarzysza. Levington, przysłaniając oczy, spoglądał na pole golfowe. Trochę za słabo, ale chyba ominąłem ten piaszczysty skrawek. Najwyraźniej nie usłyszał nic. Jack miał wrażenie, że cały świat wiruje mu przed oczami. Słaniając się na nogach, zrobił parę kroków. Kiedy odzyskał przytomność, leżał na trawie, a Levington pochylał się nad nim. Spokojnie. Spokojnie. Co mi się stało? Zemdlał pan, młody człowieku, a w każdym razie usilnie próbował pan tego dokonać. Mój Boże. Na czym polega pański problem? Czy coś pana gnębi? Opowiem o tym za chwilę, ale najpierw
chciałbym pana o coś zapytać. Proszę, proszę, niech pan pyta, o co pan chce. Obserwuje mnie pan od paru dni. Dlaczego? No to dość krępujące pytanie. Każdy ma prawo przyglądać się bliźnim. Proszę mi odpowiedzieć, mówię serio. Dlaczego? Mam bardzo istotny powód, by o to pytać. Odpowiem panu całkiem szczerze. Dostrzegłem w panu wszystkie objawy ostrego napięcia i zastanawiałem się, co może być tego źródłem. Mogę to z łatwością wyjaśnić. Zaczynam popadać w obłęd. Powiadam panu, że zaczynam popadać w obłęd. Bardzo interesujące, naprawdę. Bardzo interesujące. Przypuszczam, że to dla pana tylko kolejny interesujący przypadek. Lekarze są cholernie bezduszni. Ależ, mój młody przyjacielu, mówi pan głupstwa. Zacznijmy od tego, że choć posiadam dyplom, nie jestem praktykującym lekarzem. A ściślej mówiąc, nie jestem lekarzem, to znaczy nie jestem lekarzem ciała. Tylko lekarzem umysłu? Owszem, w pewnym sensie, choć prawdę mówiąc, nazywam siebie lekarzem duszy. O, wyczuwam w pańskim tonie lekceważenie, ale przecież musimy użyć jakiegoś słowa na określenie tego aktywnego składnika, który może być oddzielony od swej cielesnej powłoki, czyli ludzkiego ciała, i istnieć niezależnie od niego. No musi pan, młody człowieku, pogodzić się z istnieniem duszy. No nie jest to tylko termin religijny wynaleziony przez księży. Możemy nazywać ją psychiką czy podświadomością, lub też posłużyć się jakimkolwiek innym określeniem, które będzie panu bardziej odpowiadało. No, oburzył pana przed chwilą mój ton, no ale naprawdę wydało mi się bardzo interesujące, że tak zrównoważony i całkiem normalny młody człowiek jak pan może wmawiać w siebie, iż popada w obłęd. Ja naprawdę popadam w obłęd. Zupełnie zwariowałem. Proszę mi wybaczyć to, co powiem, ale nie wierzę panu. Cierpię na urojenia. Po kolacji? Nie, nie, rano. To niemożliwe. Słyszę głosy, których nie słyszy nikt inny. Jeden człowiek na tysiąc potrafi dostrzec księżyca i owisza. Nie należy jednak wątpić w istnienie księżyców i owisza tylko dlatego, że nie widzi ich pozostałych 999 ludzi. A już z pewnością nie ma powodu, by nazywać tego tysięcznego człowieka szaleńcem. Istnienie księżyców i owisza jest naukowo dowiedzionym faktem. No, całkiem możliwe, że to, co dziś uważamy za urojenia, już jutro stanie się naukowo dowiedzionym faktem. Tak pan myśli? No, już lepiej. Wy, młodzi ludzie, uważacie, że nie istnieje nic, co wykracza poza waszą własną filozofię. Więc kiedy zdarzy się coś, co podważa tę opinię, od razu wpadacie w panikę. O, na tym polega cały kłopot. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie dopatruje się pan w sobie początków obłędu, a ja zdecyduję, czy należy pana zamknąć w domu wariatów. Jack zrelacjonował mu najwierniej, jak potrafił, przebieg wydarzeń. Nie rozumiem tylko, dlaczego dziś rano rozległ się on z 5-minutowym opóźnieniem. A która jest teraz u pana? Za 15:08. Więc odpowiedź jest całkiem prosta. Na moim jest za 28. Pański zegarek śpieszy się o 5 minut. To bardzo interesujący i ważny szczegół, przynajmniej dla mnie. A w istocie jest to bezcenna wskazówka. Jak to? O cóż, narzuca się następujące wyjaśnienie. Pierwszego ranka usłyszał pan ten okrzyk. Może to był żart, a może nie. Przez kolejne dni wmawiał pan w siebie, że usłyszy go dokładnie o tej samej porze. Niczego w siebie nie wmawiałem. Oczywiście nie robił pan tego świadomie. No ale podświadomość płata nam różne dziwne figle. O tak czy owak, to wytłumaczenie jest nie do przyjęcia. Gdyby to była autosugestia, usłyszałby pan ten krzyk w momencie, gdy pański zegarek wskazywał 25 po siódmej i w żadnym wypadku nie mógłby pan go słyszeć po tym czasie. A zatem? A zatem wszystko jest jasne.
prawda? To wołanie o pomoc zajmuje dokładnie określone miejsce w czasie i przestrzeni. Miejsce to okolice tego domku, a czas 25 po 7. Tak, ale dlaczego właśnie ja? Ja je słyszę. Nie wierzę w duchy, ani w żadne tego rodzaju upiorne opowieści. Kołaczące się po nocach zjawy i tak dalej. Dlaczego miałbym więc słyszeć ten cholerny wrzask? No, na to w tej chwili nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć. To dziwne, ale właśnie wśród zatwardziałych sceptyków zdarzają się często najlepsze media. Duchy objawiają się nie tym, którzy próbują zgłębić zjawiska okultystyczne. Nie wiemy, dlaczego niektórzy ludzie widzą i słyszą rzeczy niewidzialne i niesłyszalne dla innych. W 9 przypadkach na 10 nie chcą oni ich widzieć ani słyszeć i są przeświadczeni, podobnie jak pan, że cierpią na urojenia. To jest jak z elektrycznością. Pewne substancje są dobrymi przewodnikami, inne nie. Przez długi czas nie wiedzieliśmy, dlaczego tak jest i musieliśmy poprzestać na akceptacji tego faktu, a teraz już wiemy. Pewnego dnia dowiemy się niewątpliwie, dlaczego pan słyszy ten głos, a ja i dziewczyna nie słyszymy go. Wszystkim rządzą prawa natury i w gruncie rzeczy nie ma czegoś takiego jak zjawiska nadprzyrodzone. Odkrycie praw rządzących tak zwaną ludzką psychiką będzie trudne. Każda drobna informacja w tej kwestii jest krokiem naprzód. Ale co ja mam robić? No widzę, że podchodzi pan do tego zagadnienia w sposób praktyczny. No cóż, mój młody przyjacielu, powinien pan zjeść dobre śniadanie i pojechać do miasta, nie zaprzątając sobie głowy sprawami, których pan nie pojmuje. Ja natomiast zamierzam pokręcić się po okolicy i dowiedzieć czegoś o tym domku. Mógłbym przysiąc, że tam właśnie kryje się rozwiązanie tajemnicy. Ma pan rację, sir, zgadzam się. Ale co? Jestem pewny, że ta dziewczyna jest w porządku. O, nie powiedział mi pan, że jest ładna. No, cóż, głowa do góry. Przypuszczam, że cała ta tajemnicza sprawa zaczęła się, zanim ona zamieszkała w tym domku. Tego wieczora Jack powrócił do hotelu niemal chory z ciekawości. Zaufał Levingtonowi bez zastrzeżeń. Doktor potraktował całą sprawę w sposób tak naturalny, był tak rzeczowy i spokojny, że Jack uległ jego sile perswazji. Kiedy wszedł na kolację, nowy przyjaciel czekał na niego w holu i zaproponował, by usiedli przy tym samym stole. Czy ma pan jakieś wieści, sir? No cóż, udało mi się poznać, gdzie je Heather Cottage. Dawniej wynajmował go pewien stary ogrodnik z żoną. Staruszek umarł, a ona przeniosła się do córki. I wtedy domek kupił pewien przedsiębiorca budowlany, przeprowadził jego udaną modernizację, a potem odsprzedał go pewnemu dżentelmenowi z miasta, przyjeżdżającemu tu na weekendy. Mniej więcej przed rokiem kupili go niejacy państwo Turner. Z informacji, jakie uzyskałem, wynika, że stanowili dość dziwną parę. On był Anglikiem, jego żona zaś piękna kobieta o egzotycznej urodzie, uchodziła za półrosjankę. Żyli bardzo spokojnie, nie widywali nikogo i rzadko wychodzili poza własny ogród. W miasteczku krążą słuchy, że czegoś się obawiali. Ja nie sądzę jednak, by mogły nas one daleko zaprowadzić. Pewnego dnia nagle zniknęli. Wyjechali wczesnym rankiem i nigdy więcej nie wrócili. Tutejszy pośrednik handlu nieruchomościami otrzymał list od pana Turnera wysłany z Londynu, w którym ten zlecał mu jak najszybsze wystawienie domu na licytację. No, wyprzedano meble, a sam dom kupił niejaki pan Malverer. Mieszkał w nim zaledwie przez 2 tygodnie, a potem ogłosił, że chce go wynająć wraz z umeblowaniem. Obecnie dom zajmuje pewien chory na gruźlicę, francuski profesor z córką. Przebywają tu zaledwie od 10 dni. Nie uważam, żeby posunęło nas to choć odrobinę naprzód. A co pan o tym sądzi? Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tych Turnerach. Jak już wspomniałem, opuścili dom bardzo wcześnie rano. Ze zdobytych przeze mnie informacji wynika, że nikt nie zauważył ich odjazdu. Pana Turnera widywano tu od czasu do czasu, ale... Nie znalazłem nikogo, kto widziałby jego żonę.
Nie jest to chyba... Nie chcę pan powiedzieć... Proszę się tak nie ekscytować, mój młody przyjacielu. Każdy człowiek wywiera w chwili śmierci, zwłaszcza jeśli jest to śmierć gwałtowna, bardzo silny wpływ na otoczenie. Wpływ ów przenika do tego otoczenia, a ono z kolei przekazuje go odpowiednio nastrojonemu odbiorcy, którego rolę w tym przypadku odegrał pan. Ale dlaczego właśnie ja? Dlaczego nie ktoś, kto mógłby okazać się w czymś pomocny? Traktuje pan najwyraźniej siły natury jako racjonalne i logiczne, nie zaś jako ślepe i mechaniczne. Co do mnie, nie wierzę w powracające na ziemię duchy, które nawiedzają określone miejsca w określonym celu. Ale... Stykałem się tak często z pewnym zjawiskiem, że nie mogę tego uznać za zwykły zbieg okoliczności. Mam na myśli ślepe poszukiwanie sprawiedliwości, niewidzialne działanie sił, zawsze zmierzających skrycie ku temu celowi. Ale dlaczego ja? Porzućmy ten temat, przynajmniej na dzisiejszy wieczór. Jack skwapliwie przyjął tę sugestię, choć niełatwo mu było usunąć niepokój ze swych myśli. W czasie weekendu przeprowadził energiczne śledztwo na własną rękę, ale nie dowiedział się o wiele więcej niż doktor. W każdym razie postanowił zrezygnować z gry w golfa przed śniadaniem. Następne ogniwo w łańcuchu miało nieoczekiwane źródło. Pewnego dnia, kiedy Jack wrócił do hotelu, poinformowano go, że czeka na niego jakaś młoda dama. Ku jego ogromnemu zaskoczeniu okazała się nią dziewczyna z ogrodu. Była bardzo zdenerwowana i zmieszana. Proszę mi wybaczyć, monsieur, że nachodzę pana w taki sposób, ale chciałam panu coś wyznać. Ja... Wejdźmy tutaj do saloniku. Proszę usiąść, panno. Marszał, monsieur. Felice Marszał. Proszę usiąść, mademoiselle Marszał. I powiedzieć mi, o co chodzi. Felice posłusznie usiadła. Miała na sobie ciemnozieloną suknię, a piękno i wdzięk jej dumnej twarzy rzucały się w oczy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Kiedy usiadł obok niej, serce zaczęło mu bić nieco szybciej. To jest tak. Mieszkamy tu od niedawna i od samego początku słyszymy, że w tym domu, w naszym ukochanym małym domku, straszy. Żadna służąca nie chce w nim zamieszkać. Nie ma to większego znaczenia, bo potrafię zajmować się menaż, a gotowanie nie sprawia mi trudności. Istny anioł. Jest cudowna. I cała ta gadanina o duchach to czyste szaleństwo. Tak przynajmniej uważałam jeszcze przed 4 dniami, ale... Monsieur, przez 4 noce z rzędu miałam ten sam sen... Stoi obok mnie jakaś kobieta, piękna, wysoka blondynka i trzyma w rękach błękitną chińską wazę. Jest zrozpaczona, ogromnie zrozpaczona i co chwila wyciąga do mnie tę wazę, jakby błagając, żebym coś z nią zrobiła. Ale niestety nie może mówić, więc ja nie wiem, o co mnie prosi. No, tak przedstawiał się ten sen przez 1 noc, ale przedwczoraj był dłuższy. Ona i błękitna waza zniknęły i nagle usłyszałam jej krzyk. Wiedziałam, że to jej głos, rozumie pan? Och, monsieur, ona wyrzekła słowa, które powtórzył mi pan tego ranka. Morderstwo, ratunku, morderstwo. Obudziłam się przerażona. Powiedziałam sobie, że to tylko koszmarny sen, a słowa, które pan słyszał, to przypadek, ale ostatniej nocy sen znów się powtórzył. Monsieur, co to może oznaczać? No, pan przecież także to słyszał. I co teraz zrobimy? Na twarzy Felice malował się paniczny strach. Zaciskała nerwowo swe drobne dłonie, spoglądając błagalnie na Jacka. On zaś postanowił udawać spokój, którego bynajmniej nie czuł. Wszystko jest w porządku. Mademoiselle Marchand, proszę się nie martwić. Jeśli pani nie ma nic przeciwko temu, chciałbym, aby powtórzyła pani całą historię memu przyjacielowi, doktorowi Levingtonowi, który tutaj mieszka. Felice przystała na tę propozycję, więc zaraz udał się na poszukiwania Levingtona.
Wrócił z nim zaledwie w kilka minut później. Kiedy Jack pośpiesznie ich sobie przedstawiał, Levington bacznie przyglądał się dziewczynie. Uspokoił ją przy pomocy kilku życzliwych słów, a potem wysłuchał uważnie jej opowieści. To bardzo interesujące, bardzo. Czy powiedziała pani o tym swemu ojcu? Nie chciałam go niepokoić. Jest poważnie chory. Trzymam go z dala od wszystkiego, co mogłoby go pobudzić lub zdenerwować. Rozumiem. I cieszę się, że pani do nas z tym przyszła, mademoiselle Marchaux. Jak pani wie, obecny tu pan Hartington przeżył podobny wstrząs i można chyba uznać, że jesteśmy na tropie. Czy nic więcej nie przychodzi pani do głowy? Oczywiście. Jaka ja jestem głupia. Przecież w tym leży sedno całej sprawy. Proszę popatrzeć, monsieur, co znalazłam w głębi jednej z szaf. Musiało się zsunąć za półkę, proszę. Pokazała im zabrudzony kawałek papieru rysunkowego, na którym namalowano akwarelą portret jakiejś kobiety. Był to zaledwie szkic, lecz chyba dość wiernie oddawał podobieństwo. Przedstawiał wysoką blondynkę o egzotycznej twarzy. Stała obok stołu, na którym widać było błękitną chińską wazę. Znalazłam to dopiero dziś rano, monsieur le docteur. A to jest właśnie twarz kobiety, którą widziałam we śnie. I identyczna błękitna waza. Niezwykle. A więc kluczem do tajemnicy jest najwyraźniej ta błękitna waza. Wydaje mi się, że pochodzi z Chin i jest bardzo stara. Dostrzegam na niej jakiś dziwny, wypukły motyw zdobniczy. Z całą pewnością jest chińska. Widziałem bardzo podobną w zbiorach mego wuja, który jest zamiłowanym kolekcjonerem chińskiej porcelany. Niedawno zauważyłem u niego dokładnie taką samą wazę. Chińska waza. Panie Hartington, od kiedy pański wuj jest właścicielem tej wazy? Od kiedy? Doprawdy nie mam pojęcia. Proszę się zastanowić, czy kupił ją niedawno? Nie wiem. Choć wydaje mi się to możliwe. Ja sam niezbyt interesuję się porcelaną, ale pamiętam, że pokazywał mi swoje ostatnie nabytki. I ta waza znajdowała się wśród nich. Przed 2 miesiącami. Państwo Turner opuścili Heather Cottage dokładnie przed 2 miesiącami. Tak, chyba tak. A czy pański wuj bierze czasami udział w aukcjach organizowanych na prowincji? Zawsze jeździ na takie aukcje. No możemy więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że kupił ten okaz na wyprzedaży ruchomości państwa Turner. Dziwny zbieg okoliczności. Albo być może to, co nazywam ślepym wymiarem sprawiedliwości. Panie Hartington, musi pan natychmiast dowiedzieć się od wuja, gdzie kupił tę wazę. Obawiam się, że to niemożliwe. Wuj George podróżuje po Europie. Nawet nie wiem, pod jakim adresem do niego pisać. A jak długo pozostanie poza krajem? Co najmniej 3 tygodnie, może miesiąc. Więc nic nie możemy zdziałać? Owszem, możemy zrobić jedną rzecz. No, jest to być może dość niezwykły sposób, ale mam nadzieję, że okaże się skuteczny. Panie Hartington, musi pan zdobyć tę wazę. Proszę ją tu przynieść i, jeśli mademoiselle pozwoli, spędzimy noc w Heather Cottage. Błękitną wazę zabierzemy ze sobą. Jak pan sądzi, co się wydarzy? Nie mam zielonego pojęcia, ale wierzę, że rozwiążemy tę zagadkę i uda nam się pozbyć tego ducha. Być może waza ma podwójne dno i coś zostało w niej ukryte. Jeśli nie wydarzy się nic niezwykłego, będziemy musieli polegać na własnej pomysłowości. Ach, to wspaniały pomysł. Kiedy może pan przynieść wazę? Jutro. Doskonale. Wiedział, że musi dotrzymać słowa. Starał się więc przestać myśleć i zapomnieć o przeraźliwym krzyku, który prześladował go co rano. Następnego wieczora udał się do domu swego wuja po chińską wazę. Kiedy ujrzał ją ponownie, upewnił się jeszcze bardziej, że jest dokładnie taka sama jak waza namalowana na obrazku. Ale choć obejrzał ją dokładnie, nie znalazł w niej żadnego ukrytego schowka. Była 11, kiedy Jack i Levington przybyli do Heather Cottage. Felice już na nich czekała.
Otworzyła cicho drzwi, zanim zdążyli zapukać. Proszę, proszę wejść. Mój ojciec śpi na górze, nie powinniśmy go budzić. Zrobiłam panu kawę. Wprowadziła ich do niewielkiego, przytulnego saloniku, a potem pochyliła się nad maszynką spirytusową i nalała im po filiżance aromatycznej kawy. Jack rozpakował starannie zawiniętą chińską wazę. Kiedy Felis ujrzała ją, wydała cichy okrzyk. Ach, to ta! Poznałabym ją wszędzie. Levington tymczasem przygotowywał się na spotkanie z duchem. Uprzątnął z małego stołu wszystkie bibeloty i przeniósł go na środek pokoju, ustawiwszy wokół trzy krzesła. Potem wziął od Jacka błękitną wazę i umieścił ją na środku stołu. Teraz jesteśmy gotowi. Zgaśmy światło i usiądźmy przy stole. Oczywiście. Oczywiście. Nie myślcie o niczym. Albo myślcie o wszystkim. Nie wytężajcie umysłu. Być może jedno z nas posiada zdolności mediumiczne. Jeśli tak, osoba ta wpadnie w trans. Nie musicie się niczego obawiać. Wygońcie lęk z waszych serc i dajcie się unieść. Nagle usłyszał jej cichy, przerażony głos. Stanie się coś strasznego. Czuję to. Wygońcie lęk. Poddajcie się wpływom zewnętrznym. Jack miał wrażenie, że ciemność robi się jeszcze ciemniejsza, a cisza jeszcze bardziej przejmująca. Coraz wyraźniej czuł zbliżające się nieokreślone niebezpieczeństwo. Zaczął się dusić. Brakowało mu powietrza. Złe moce były tuż, tuż. A potem kryzys minął. Unosił go prąd, rwący strumień. Powieki mu opadły. Spokój. Ciemność. Jack poruszył się. Głowę miał ciężką, ciężką jak ołów. Gdzie był? Światło słoneczne, ptaki. Leżał, patrząc w niebo. Naraz wszystko sobie przypomniał. Seans spirytystyczny, salonik, Felis i doktora. Co się stało? Usiadł, czując nieprzyjemne pulsowanie w skroniach i rozejrzał się wokół siebie. Znajdował się w małym zagajniku nieopodal domku. W pobliżu nie było żywej duszy. Spojrzał na zegarek i stwierdził ze zdumieniem, że jest 12:30. Z trudem wstał i pobiegł jak mógł najszybciej w stronę domku. Byli zaniepokojeni, że nie mogę wyjść z transu, więc wynieśli mnie na świeże powietrze. Dotarł do domku i zapukał głośno do drzwi. Ale nikt mu nie otwierał, a wewnątrz panowała kompletna cisza. Zapewne udali się po pomoc. A może... Poczuł przypływ nieokreślonego lęku. Co wydarzyło się ubiegłej nocy? Wrócił jak najszybciej do hotelu. Zamierzał właśnie zadać kilka pytań recepcjoniście, gdy poczuł silne szturchnięcie w żebra, które omal nie zwaliło go z nóg. Oburzony odwrócił głowę i ujrzał starego, siwowłosego dżentelmena, wyraźnie nie posiadającego się z radości. Nie spodziewałeś się mnie, mój chłopcze. Nie spodziewałeś się, co? O, wuju George, sądziłem, że jesteś daleko stąd, gdzieś we Włoszech. Ale myliłeś się.
Wylądowałem w Dover wczoraj wieczorem. Postanowiłem pojechać samochodem do miasta i wstąpić tu po drodze, by się z tobą zobaczyć. I czego się dowiaduję? Że nie było cię przez całą noc. Ładnie się prowadzisz. Wujku George, muszę ci opowiedzieć niezwykłą historię. Myślę, że w nią nie uwierzysz. A, ja też tak myślę. Ale rób co w twojej mocy, mój chłopcze. Najpierw muszę coś zjeść. Umieram z głodu. Zaprowadził gościa do jadalni i przy obfitym posiłku opowiedział mu całą historię. I? Bóg raczy wiedzieć, gdzie się teraz podziewają. Waza! Błękitna waza! Co się z nią stało? Nie wiem. Waza z epoki Ming. Unikat. Perła mojej kolekcji, warta co najmniej 10 000 funtów. Tyle ofiarował Hagenheimer, ten amerykański milioner. Jedyna w swoim rodzaju na świecie. Do diabła, Jack, co zrobiłeś z moją błękitną wazą? Jack wiedział jedno. Musi odnaleźć Levingtona. Wybiegł z jadalni. Dziewczyna z recepcji popatrzyła na niego chłodno i podała kopertę. List od doktora Levingtona. Jack rozerwał kopertę. List był lakoniczny i rzeczowy. Mój drogi młody przyjacielu, czy epoka zjawisk nadprzyrodzonych już minęła? Nie całkiem, zwłaszcza jeśli ubierze się je sugestywnie w żargon współczesnej nauki. Serdeczne pozdrowienia od Felis, jej chorego ojca i ode mnie. Mamy nad panem 12 godzin przewagi, co powinno nam wystarczyć. Szczerze oddany Ambrose Levington, lekarz duszy. Istotnie jest piękny. Dobry dla ogrodu, jak sądzę. Nie, nie, niestety nie, moim kwiatom potrzebny jest deszcz. Widzi pan, jakie są wyschnięte. Wyglądają całkiem nieźle. Ale też dobrze, że świeci słońce. Kwiaty zawsze można podlać, ale słońce daje siłę i poprawia stan zdrowia. A widzę, że monsieur czuje się dziś znacznie lepiej. Niech to diabli. Najwyraźniej próbuje mnie leczyć metodą sugestii. Czuję się świetnie. To doskonale. Jack wyczuł, że dziewczyna mu nie wierzy i wzbudziło to w nim irytację. Wykonał jeszcze kilka uderzeń i pośpiesznie wrócił do hotelu. Jedząc śniadanie, zauważył, zresztą nie po raz pierwszy, iż siedzący przy sąsiednim stole starszy mężczyzna bacznie mu się przygląda. Miał on małą, ciemną brodę i bardzo przenikliwe szare oczy, a jego pewny siebie sposób bycia sugerował, że zajmuje wysoką pozycję zawodową. Jack wiedział, że nazywa się Levington i słyszał od kogoś, iż jest on bardzo znanym specjalistą w dziedzinie medycyny. Ale ponieważ rzadko bywał na Harley Street, nazwisko to mówiło mu niewiele lub zgoła nic. Tego ranka zdał sobie jednak sprawę, że pan Levington obserwuje go skrycie i poczuł się tym lekko zaniepokojony. Czyżby swoją tajemnicę miał wypisaną na twarzy? Czy ten człowiek z racji swego zawodu zorientował się, że w jego szarych komórkach coś szwankuje? Na samą myśl o tym wstrząsnął nim dreszcz. Czyżby to była prawda? Czyżby rzeczywiście popadał w obłęd? Czy wszystko to było wynikiem halucynacji, czy też jakąś kolosalną mistyfikacją? I nagle wpadł mu do głowy bardzo prosty sposób rozwiązania zagadki. Do tej pory chodził po polu golfowym sam. A gdyby tak ktoś dotrzymał mu towarzystwa, mogła wtedy zaistnieć jedna z trzech sytuacji. Głos mógł się nie odezwać, mogli usłyszeć go obaj, albo mógł go usłyszeć tylko on. Znajdował się malowniczy mały dworek, na który Jack często zwracał uwagę z powodu otaczającej go aury staroświeckiej elegancji. Ruszył więc w tym kierunku. Porośnięty wrzosami pagórek zasłaniał dworek. Jack okrążył go i w niespełna minutę znalazł się przy małej furtce. W ogrodzie stała jakaś dziewczyna. Jack był przekonany, że to właśnie ona wołała o pomoc, ale szybko zmienił zdanie.
Trzymała w ręku mały koszyk wypełniony do połowy chwastami i najwyraźniej rozprostowywała się właśnie po wypieleniu szerokiej rabaty bratków. Jack zauważył, że ma oczy jak bratki, aksamitne, łagodne i ciemne, bardziej fiołkowe niż błękitne. W swej prostej, lnianej, pąsowej sukience cała wyglądała jak bratek. Spojrzenie, którym obrzuciła Jacka, wyrażało jednocześnie irytację i zaskoczenie. Bardzo przepraszam. Czy to pani przed chwilą krzyczała? Ja? Bynajmniej. Ale musiała pani słyszeć ten krzyk. Dochodził gdzieś stąd. Nic nie słyszałam. Dobiegał gdzieś z bliska. Jak brzmiał ten okrzyk? Morderstwo! Ratunku, morderstwo! Morderstwo, ratunku? Morderstwo? Ktoś zrobił panu głupi kawał, monsieur. Któż miałby tu zostać zamordowany? Jack rozejrzał się, jakby oczekując, że nagle dostrzeże na ogrodowej ścieżce jakieś zwłoki. Miał nadal całkowitą pewność, że naprawdę słyszał krzyk, że nie powstał on w jego wyobraźni. Zerknął w stronę okien domku. Panował tam idealny spokój i cisza. Czy chce pan przeszukać nasz dom? Przepraszam. Widocznie ten głos dochodził z głębi lasu. Uchylił czapki i odszedł. Obejrzał się przez ramię i zobaczył, że dziewczyna zabrała się ponownie do pielenia grządek. Głos, który usłyszał, był z całą pewnością głosem kobiecym. Pamiętał, że zanim rozległ się krzyk, zerknął na zegarek. Było około 7:25. Ten fakt mógł okazać się przydatny dla policji, o ile coś odkryje. Wracając wieczorem do hotelu, przerzucił nerwowo popołudniowe gazety, chcąc sprawdzić, czy nie ma w nich jakiejś wzmianki o popełnionym przestępstwie. Nie znalazł jednak nic i sam nie wiedział, czy powinien odczuwać ulgę, czy też może zawód. Następnego ranka padał deszcz. Taka pogoda musiała ostudzić zapał nawet najbardziej zapalonego gracza. Jack wstał w ostatniej chwili, przełknął śniadanie, pobiegł do pociągu i znów gorączkowo wertował dzienniki. Nadal nie znajdował w nich najmniejszej wzmianki o dokonaniu jakiegoś makabrycznego odkrycia. Nie było jej również w gazetach popołudniowych. To dziwne, ale tak wygląda prawda. Zapewne jacyś nieznośni smarkacze bawili się w lesie. Miała taki zwyczaj. Wykonał wyjątkowo udane uderzenie i miał nadzieję, że to dostrzegła. Szykując się do następnego, zerknął na zegarek. Dokładnie 7:25. Ciekawe, czy... Słowa zamarły mu na ustach. Za jego plecami rozległ się ten sam krzyk, który poprzednio tak bardzo go przeraził. Był to rozpaczliwy głos kobiety, której życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Morderstwo! Ratunku! Morderstwo! Jack pognał w stronę domku. Dziewczyna stała przy furtce. Wydawała się zaskoczona, gdy Jack podbiegł do niej, wołając triumfująco. Tym razem chyba pani słyszała! W jej szeroko otwartych oczach odbijało się coś, czego nie potrafił zgłębić. Zauważył jednak, że kiedy do niej podszedł, zrobiła krok do tyłu i zerknęła w stronę domku, jakby rozważając możliwość schronienia się w nim. Patrząc mu w oczy, potrząsnęła głową. Nic nie słyszałam. Jack poczuł się, jakby zadała mu cios między oczy. Jej słowa brzmiały tak szczerze, że musiał jej wierzyć, ale przecież ten krzyk nie mógł zrodzić się w jego wyobraźni. Nie mógł. Przeżył pan wstrząs nerwowy podczas bombardowania, prawda? Agatha Christie. Tajemnica błękitnej wazy. Jack Hartington ze smutkiem oglądał efekt swego nieprawidłowego uderzenia. Stojąc przy piłce, patrzył na punkt startowy, oceniając odległość. Jego twarz wyrażała pogardliwe rozgoryczenie. Z westchnieniem wyciągnął kij, machnął nim wściekle dwa razy, niszcząc przy tym mlecz i kępę trawy,
po czym skupił uwagę na piłce. Kiedy ktoś ma 24 lata i jego jedyną ambicją jest doskonalenie formy w grze w golfa, trudno mu poświęcić czas i uwagę problemom zarabiania na życie. Przez 5,5 dnia w tygodniu Jack uwięziony był w czymś w rodzaju mahoniowego grobowca w mieście. W sobotnie popołudnia i niedzielę z fanatyzmem oddawał się swej prawdziwej pasji życiowej i w przypływie przesadnego zapału wynajął pokój w małym hotelu w pobliżu pola golfowego Stourton Head. Wstawał codziennie o 6 rano, by poćwiczyć przez jakąś godzinę, zanim złapie pociąg o 8.46 do miasta. Jedyny mankament tego planu polegał na tym, że o tak wczesnej porze czuł się organicznie niezdolny do trafienia w piłkę. Bez względu na to, jakiego kija używał, piłka toczyła się w niewłaściwym kierunku, a umieszczenie jej na równej, zielonej trawie wymagało co najmniej 4 uderzeń. Jack westchnął, ścisnął mocno kij i powtórzył w myślach magiczne słowa: prowadź kij lewą ręką aż do końca i nie poruszaj głową. Zamachnął się i zastygł w bezruchu, usłyszawszy przenikliwy okrzyk, który brutalnie zakłócił ciszę letniego poranka. Morderstwo! Ratunku! Morderstwo! Głos kobiecy ucichł nagle, a następnie dało się słyszeć coś w rodzaju rzężenia. Jack rzucił kij i popędził w kierunku, z którego dochodził głos. Dobiegał on z bliska. Ten odcinek pola golfowego znajdował się na odludziu. W pobliżu stały tylko nieliczne domki. Tuż obok, w mgnieniu oka zrozumiał, dlaczego wydawała mu się zalękniona i zerkała w stronę domu. Przypuszczała, że on cierpi na urojenia. I nagle, jak zimny prysznic, poraziła go straszliwa myśl. A może dziewczyna ma rację? Może rzeczywiście cierpi na urojenia? Przerażony tą myślą, odwrócił się i odszedł bez słowa. Dziewczyna obserwowała go przez chwilę, po czym westchnęła, potrząsnęła głową i pochyliła się znów nad rabatką. Jack próbował w myślach znaleźć logiczne rozwiązanie tej zagadki. Jeśli 7:25 znów usłyszę ten cholerny wrzask, będzie jasne, że mam jakieś halucynacje, ale nie, 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 nie usłyszę go. Przez cały dzień dręczył go niepokój. I wcześnie położył się do łóżka z postanowieniem przeprowadzenia następnego ranka jeszcze jednej próby. Jak można było się spodziewać, przez północy nie zmrużył oka, to też w końcu zaspał. Wyszedł z hotelu 7:20 i ruszył pędem w kierunku pola golfowego. Zdawał sobie sprawę, że nie zdąży dotrzeć na czas do fatalnego miejsca. Doszedł jednak do wniosku, że jeśli ten głos był tylko zwykłą halucynacją, usłyszy go wszędzie. Biegł dalej, wpatrując się we wskazówki swego zegarka. 7:25. Z oddali dotarł do niego odbity przez echo krzyk kobiety. Nie mógł rozróżnić poszczególnych słów, ale był przekonany, że to ten sam krzyk, który słyszał poprzednio i że dobiega on z tego samego miejsca, z sąsiedztwa małego domku. O dziwo, fakt ten dodał mu otuchy. Bądź co bądź, mogła to być jakaś mistyfikacja. Być może, choć wydawało się to mało prawdopodobne, dziewczyna spłatała mu figla. Wyprostował się z determinacją i wyjął z torby kij. Postanowił przećwiczyć kilka uderzeń i zbliżyć się do domku. Dziewczyna, jak zwykle, była w ogrodzie. Tym razem podniosła na niego wzrok, a kiedy uchylił czapki, powitała go nieśmiało. Wyglądała jeszcze bardziej uroczo niż przedtem. Ładny dzień, prawda? Owszem...